przedstawić i powiedzieć o swoich barwach. Nazywam się Iwano Swaczyna. Jestem tu trochę przypadkowo w zupełnie innej sprawie, ale nie wiedziałem, że tak miłe towarzystwo i że będę mógł tu zobaczyć coś, co widzę po raz pierwszy tego rodzaju sztukę. Moim przede wszystkim hobby to jest kultura śląska, język śląski i śląska autonomia. To chyba wystarczy, resztę to jak sobie piszecie Państwo w internet, doktor Google, zdradzi resztę. Dziękuję bardzo, prosimy zapalić kolejną świecę. Znaczy, Rozpoczyna, wiadomo kogo brak jest. Ruch Autonomii Śląska, brawo. Wiemy, witamy Ruch Autonomii Śląska. Proszę Państwa, tych ruchów w tej chwili już są trzy nurty, jak się dowiedziałem. Będą jeszcze wielkie dyskusje polityczne, nie mniej. Pana bardzo serdecznie witamy, bo mamy nadzieję, że to, co Pan robi, jest prawdziwe. No na pewno jest prawdziwe, skoro Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to nadał. Chciałbym powiedzieć, że to jest prawdziwe, ponieważ ja sobie nie wymyśliłem autonomii Śląska, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zanim Śląsk stał się częścią II Rzeczypospolitej, nadał autonomię Śląskowi, a odebrał ją socjalista niemiecki Adolf Hitler. A zatwierdził to odebranie również socjalista, ale już polski, a właściwie rosyjski, radziecki, niejaki Bierut. Mówiąc o uczciwości tego, co robimy, miałem na myśli uczciwość tych wszystkich, którzy włączyli się do tych trzech nurtów autonomii Śląska, a bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy byli tam prawdziwych i czystych intencji. I o tym właśnie mówiłem. Proszę Państwa, wobec tego zgodnie z zapowiedzią, tylko jeden punkt programu, bo jeden z elementów zestawu drugiego punktu nóżkę skręcił, w związku z czym nie może przybyć Tomek Sporyń, a reszta powie co? Kabaret Sokratiron. Tak, Szanowni Państwo, kabaret Sokratiron. Sprawa jest, wygląda następująco. Ja tu miałem Państwu przedstawić jakiś dowcip, ale ja myślę, że Pan Henryk tutaj mnie trochę wyręczył. Szanowni Państwo, wobec tego ja po prostu przejdę do rzeczy i zwyczajnie dam namiastkę humoru kabaretu Sokratiron i Państwu się do czegoś przyznam. Otóż miałem kiedyś romans, cudnie malowany, z piękną Izabelą, niezaplanowany. Jak się później dowiedziałem z wieści, zapoczątkowało to spiralę takiej oto treści. Iza miała romans ze swoim sąsiadem, ten z barmanką z baru pod zielonym sadem. Ta barmanka często kochała się z malarzem, ten z kolei rzadziej ze znanym dygnitarzem. Wielki poseł ludzi wodził swoją mową, więc załapał się także i na moją teściową. Teść rozgoryczony romans miał z modelką, co go omamiła swoją ceną wielką. Co do jej wielkości, pisał raz poeta, przyjrzałbym się bliżej. Dodał w epitetach, bo mnie też uwiodła modelka wspaniała, lecz poza wielkością. Zresztą ocen pała. Więc poecie się podoba słynna wokalistka, która podpatrzyła mu pewnego chłystka. Ten z impetem zaczął wielce tak szalonym, że uwodził często także moją żonę. Żona romans miała też z kelnerem. Kelner ponoć miał go również z hochsztaplerem. Ten hochsztapler uwiódł kiedyś młodą damę, ta zaś niepotrzebnie także moją mamę. Mama krawca, krawiec szewca, szewc fryzjerkę, rozpętała się zabawa na niezłą fajerkę. Ta wolała później przystojnego cukiernika, co ją tak wysłodził, że już ma piernika. Ten cukiernik uwiódł kiedyś pielęgniarkę, ta zaś filozofa, ten garderobiankę. Dziwnym trafem nikt nie chciał grabarza, bo ten wolał panów, zwłaszcza kominiarza. Co u gospodyni był w romansie nowym, a ta jeszcze romansowała z tutejszym dzielnicowym.
w to wszystko się włączyła stolica apostolska, bo już romansowała z sobą cała Polska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze tu poproszę na chwilę do siebie naszego menadżera Mateusza, żeby on powiedział tutaj parę słów, gdzie można nas jeszcze zobaczyć i ewentualnie coś może opowie o nas, o jakichś sukcesach czy o czymś tam, o ile mieliśmy, bo ja nawet nie pamiętam. Tak, chcieliśmy zaprosić Państwa przede wszystkim na 14 występ w tym miesiącu. Jutro gramy w Gliwicach, już po raz ostatni w tym miesiącu, na godzinę 19 w Młodzieżowym Domu Kultury na ulicy Bawickiego 3. Bilet wstępu 8 zł, także kto ma jutro czas, zapraszam. Nie wiem, Tomek o sukcesach, tak? No trochę tego jest, także nie, jeśli znają Państwo nas, to mogą zobaczyć Państwo na YouTubie, na Facebooku. Strona internetowa Kabaret Cukratiron. Także zapraszam Państwa jutro. No i w maju też mamy troszeczkę występów, także proszę zaglądać. No i zapraszam. Do zobaczenia.